Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na 37. sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka. Serdecznie witam Pana Wójta, Pana Michała Michalika, pracowników Urzędu Gminy, Państwa Radnych, Państwa Sołtysów. Witam również nowo wybraną Panią Sołtys w miejscowości Głupkówka, Panią Renatę Spęczak. Witam bardzo serdecznie. Państwo radni otrzymali proponowany porządek posiedzenia. Kworum mamy zachowane, mamy 15 radnych, na 15 mamy komplet, że tak powiem. Czy ktoś wnosi uwagi do proponowanego porządku obrad? Pan Wójt, bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo Sołtysi, prosiłbym o przyjęcie do proponowanego porządku obrad 4 punktów. Pierwszy, podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi prokuratora rejonowego w Rawie Mazowieckiej wraz z odpowiedzią na skargę. Szanowni Państwo, wpłynęła skarga prokuratora rejonowego na program opieki nad zwierzętami, który już praktycznie wygasa za 2021 rok. I tutaj jest przygotowana uchwała oraz opinia, ale o tym jakby w porządku potem przedstawi pracownik merytoryczny. Drugi punkt, dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Jest to tak troszeczkę czyszczenie budżetu. Pewne środki na koniec roku wpływają, trzeba je jakby przyjąć do budżetu, poprzesuwać też między działami, ale o tym też później Pani skarbnik. Trzeci punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021-2030. W związku z tymi zmianami ten WPF też się zmienia, stąd taki projekt uchwały, taka uchwała na dzień dzisiejszy. I jeszcze czwarty punkt, podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy Rawa Mazowiecka, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dotyczy to pewnych inwestycji, które jakby zostały rozpoczęte w tym roku. Za te zadania nie zostały jakby zapłacone i te środki trzeba by przesunąć na przyszły rok. Takiej uchwały jeszcze i takiego działania jakby tutaj w finansach, w historii gminy nie mieliśmy, ale o tym też później Pani skarbnik. To na tyle, dziękuję bardzo. Dobrze, przystępujemy teraz do głosowania, żeby te punkty wprowadzić do porządku obrad. Pierwszy punkt dotyczy przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem punktu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt został wprowadzony. Kolejny punkt dotyczy zmian w budżecie. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 osób za. Kolejny punkt to wieloletnia prognoza finansowa. Kto jest za? Państwa radnych? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Radnych za. I kolejny dotyczy wydatków budżetu gminy Rawa Mazowiecka. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt mamy wprowadzony. Panie Przewodniczący, ja chciałem do porządku obrad wprowadzić głosowanie do wyświetlenia. Panie Tadeuszu, ten punkt będziemy tutaj analizować przy budżecie. Aha. Przy budżecie. Bardzo proszę. Przedstawię Państwu porządek obrad. Kolejny punkt mamy protokół. Następnie mamy miejsce do wyznaczenia do prowadzenia handlu w piątki, soboty przez rolników i domowników. Kolejnym punktem mamy te punkty 4 wprowadzone. To mamy tutaj skargę do sądu administracyjnego, zmiany w budżecie, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, uchwałę dotyczącą w sprawie wydatków budżetu gminy Rawa Mazowiecka, które w 2021 roku nie wygasają. Kolejny punkt dotyczy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. Kolejny punkt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawa Mazowiecka na lata 2022-2031. Kolejny punkt dotyczy ustalenia diet dla przewodniczącego jednostki pomocniczej gminy Rawa Mazowiecka. Kolejny punkt dotyczy uchwała w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Rawa Mazowiecka. Kolejny punkt dotyczy uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Rawa Mazowiecka. Kolejny punkt to podjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań zapewniających bezpieczeństwa granic Polski. Informacja wójta pracy
Buta gminy o pracy między sesjami, interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania, zakończenie obrad. Czy są uwagi? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za porządkiem obrad, które przedstawiłam? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek obrad został zaakceptowany. Kolejny punkt dotyczy protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Ja dodam, że jest w biurze rady. Proponuję go przyjąć bez odczytania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 osób za. I przystępujemy do uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników oraz wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego. Bardzo proszę. Pan Paweł. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników oraz wprowadzenie regulaminu targowiska gminnego jest konieczne z uwagi na realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. W Dzienniku Ustaw w dniu 13 grudnia 2021 roku została opublikowana ustawa z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników. Zgodnie z artykułem 3, 5, 6 tej ustawy obowiązkiem Rady Gminy jest wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników w drodze uchwały. Biorąc pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznych, a także uchwalenie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na wyznaczonych miejscach. Wyznaczenie miejsca, o którym mowa, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w związku z czym podjęcie wskazanej uchwały jest konieczne. W projekcie uchwały wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu piątki i soboty przez rolników i domowników na targowisku gminy miejscowości Migna na działce nr 234/2. Uchwala się regulamin targowiska gminnego miejscowości Migna w treści zgodnej z załącznikiem do uchwały. Targowisko dotychczas działało we wtorki. W tej chwili w związku ze zmianami ustawowymi będzie czynne we wtorki, w piątki oraz w soboty. Czy są jakieś pytania? Są pytania. Ja dodam, że przed sesją odbyło się posiedzenie. Uchwała została dosyć dokładnie omówiona. Czy Państwo sołtysi może mają pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym przyjęciem uchwały dotyczący wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. I teraz mamy wprowadzone uchwały. Pierwsza dotyczy uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi prokuratora rejonowego w Rawie Mazowieckiej wraz z odpowiedzią na skargę. Bardzo proszę Pani Wolna. Szanowni Państwo, 10 grudnia 2021 roku wpłynęła do Urzędu Gminy skarga prokuratora rejonowego w Rawie Mazowieckiej na uchwałę w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2021. W związku z czym została przygotowana uchwała, której celem jest przekazanie tej skargi prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak również wraz z aktami sprawy z odpowiedzią na skargę. Uchwała upoważnia jednocześnie wójta gminy do udzielenia tej odpowiedzi, jak również do udzielania udziela też wójtowi pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w tej sprawie przed sądem i udzielania dalszych pełnomocnictw. Jeżeli zaś chodzi o samą skargę i odpowiedź tutaj ze strony, przygotowaną tutaj przez prawnika ze strony gminy, wygląda to następująco. Skarżący, czyli prokurator, zarzucił naruszenie przepisów artykułu 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi o tym, że należy wpisać koszty utrzymania zwierząt, koszty w ogóle całego programu, realizacji programu,
a że przez zostały one wprowadzone bardzo częściowo i wybiórczo zdaniem skarżącego, dlatego że paragraf 13 punkt 1 mówi jedynie o dokarmianiu kotów wolnobytujących, wolnożyjących. W ocenie skarżącego powinno być tam bardziej szczegółowo rozpisane też kwestie związane z finansowaniem innych zadań związanych z opieką nad kotami wolnobytującymi, chociażby, znaczy właśnie problem polega też na tym, że nie jest wpisane konkretnie o co chodzi skarżącemu, tylko że jest to zbyt mało. Z orzecznictwa wynika, że powinno to być jakieś stworzenie domków, czy koszty stworzenia takich domków, czy miejsc przebywania takich kotów. Czasem też się mówi o zabiegach na tych kotach. Chodzi o sterylizację bądź też zabiegi związane z opieką nad tymi, weterynaryjną z opieką nad tymi kotami. Nie wpisywaliśmy takich zapisów w ustawie, w poprzedniej uchwale, dlatego że będąc gminą wiejską, te koty wiem, że są wręcz pożyteczne i się gdzieś tam w naszych budynkach gospodarczych same lokują i nie ma, w ocenie tutaj nie było takiej potrzeby. Kolejnym jakby naruszeniem jest paragraf 13 punkt 2 tego załącznika do uchwały Rady Gminy poprzez połączenie kosztów całodobowej opieki weterynaryjnej i sterylizacji, że zarzut był taki, że to powinno być rozbite i że również nie zostały zbyt dokładnie rozbite koszty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, że to wszystko jest razem. Drugim zarzutem co do tej uchwały było to, że w artykule, przepraszam, w paragrafie 13 punkcie 5 załącznika do uchwały wskazano gospodarstwo, które będzie się opiekowało zwierzętami gospodarskimi i wskazano kwotę przeznaczoną na ten cel, tylko z takim zastrzeżeniem, iż będzie ona ponoszona przez gminę w momencie, gdyby dotychczasowy właściciel tych kosztów nie poniósł, a gdyby się udało tego właściciela znaleźć, to zostaną one od niego wyegzekwowane. Skarżący uznał, że nie ma ku temu podstawy prawnej. I co do tego drugiego zarzutu, w przypadku zwierząt bezdomnych, zwierząt gospodarskich bezdomnych zaznaczmy, faktycznie prawnik uznał, że ten zapis usuniemy, te zapisy usuniemy. Znalazły się one tam z uwagi na to, że tak się postępuje ze zwierzętami, które są odbierane. Tak? Jeżeli zwierzęta gospodarskie przebywają w złych warunkach i odbieramy, wtedy mamy podstawę do obciążenia właściciela. Natomiast ustawodawca uważa, że nie powinno się to znaleźć w tej uchwale. Natomiast co do pierwszego zarzutu, tego takiego łączenia tych środków, będziemy próbowali je przed sądem administracyjnym bronić i tutaj w odpowiedzi na skargę jest takie wskazanie, że te koszty w tych trzech punktach zostały połączone, dlatego że w ten sposób my finansujemy te zadania na podstawie umów. Nie spisujemy umów na, nie wiem, adopcję osobno z osobnym podmiotem, na oznakowanie. Dlatego tego też jakby nie możemy tych kosztów, trudno jest oszacowanie tych kosztów, żeby je aż tak szczegółowo opisać. Natomiast są one właśnie pozbijane w takie bloki tematyczne, które wynikają z zawieranych umów z poszczególnymi podmiotami. I w ten sposób właśnie zostało napisane też uzasadnienie do tej odpowiedzi na skargę. Zobaczymy, co na to ustawy, znaczy są, bo to idzie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łódź. Czy są pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi prokuratora rejonowego w Radzie Mazowieckiej wraz z odpowiedzią na skargę? Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Thank you.
głosują za podpisem, to są przeciwnie swoje manifesty. No. No ale ktoś może. Nie wiem. Państwo radni, musimy powtórzyć głosowanie, bo problem ze sprzętem. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 osób za. Kolejna uchwała dotyczy zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Witam Państwa radnych. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie tegorocznego, to zmiany opiewają na zmiany w dochodach. Dochody zwiększamy o kwotę 4 423 311 zł. Głównymi dochodami są tutaj środki z subwencji, którą otrzymaliśmy jeszcze w tym roku na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji. Jest to kwota 3 878 291. Pozostałe zmiany są to zmiany bardziej związane z wykonaniem już na koniec roku budżetu 2021. Tutaj z większych wpływów można wymienić wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wzrost o 283 tysiące. Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 167 tysięcy. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej 42 100. Łącznie zwiększamy budżet dochodów o 4 423 311. Jeżeli chodzi o wydatki, w wydatkach dokonujemy zmian również na koniec roku z uwagi na potrzeby pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Te zmiany nie są jakieś znaczące, są to w dziale rolnictwo, łowiectwo, w administracji publicznej, w bezpieczeństwie publicznym, ochronie przeciwpożarowej, w oświacie i wychowaniu, w ochronie zdrowia, w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. Jeżeli chodzi o ogólny wzrost, wydatki zwiększamy o kwotę 50 tysięcy złotych. Jest to związane z realizacją zadania inwestycyjnego na terenie szkoły podstawowej w Starej Wojskiej. Tam zostały prace wykonane związane z odwodnieniem terenu, z kanalizacją. I to jest jedyna zmiana, jeżeli chodzi o załącznik inwestycyjny. Jeżeli chodzi o przychody, tutaj zmniejszamy kredyt